Już od 28 października w sprzedaży specjalna edycja kalendarza ściennego na 2023 rok. W tym roku przygotowałyśmy go z Anią Myszkowską z Primo Cappuccino. Zapisz się na listę oczekujących i 28 października zakup swoje włoskie okno na świat na cały rok 2023. Ciao a tutti, Paulina Więzik, kanał Italiolo. Masę moich filmów już na YouTubie możecie obejrzeć. Masę innych influencerów, youtuberów, rollkerów, instagramerów możecie oglądać, żeby uczyć się języka włoskiego. I robicie to. I nadal nie mówicie po włosku. Skąd ja to znam? Masa moich uczniów przychodzi do mnie na kursy, zapisuje się i mówią: dużo rozumiem, cały czas się uczę, ale w ogóle nie mówię. Albo: no jeszcze nie potrafię złożyć tych zdań razem. No jeszcze mi zajmuje dużo czasu. Albo mówię: jestem na poziomie A2, a przychodzą na kurs, okazuje się, że zdania nie potrafią sklecić za bardzo. Skąd się te problemy biorą? Moi drodzy, powód jest jeden, jedyny. Nie mówimy w języku obcym, nie mówimy do siebie na głos, nie powtarzamy na głos zdań. Dlatego przychodzę znowu ja, cała na biało, no nie na biało, ale przychodzę ja, moi drodzy, z pomocą w tej serii nazwanej po prostu Mów po włosku. Mów po włosku. Nie rób ćwiczenia gramatyczne, nie oglądaj filmiki, nie czytaj artykuły, nie podkreślaj słówka, tylko mów po włosku, będziemy po włosku mówić. I całe filmiki będą się opierać na tak zwanych automatyzmach. Zobaczcie, na czym będzie polegała nasza zabawa. Mangi spesso la pizza? Si mangio la pizza ogni giorno. Jak widzicie, w sugerowanej odpowiedzi macie połowę odpowiedzi. Sami musicie odmienić czy powiedzieć na głos daną część, którą w danym filmiku będziemy ćwiczyć. Tutaj akurat w tej pierwszej części, w tym pierwszym odcinku serii Mów po włosku, będziemy ćwiczyć odmianę czasowników w czasie teraźniejszym. Tak byście to skumali wreszcie, zautomatyzowali, utrwalili, żeby to był dla Was odruch bezwarunkowy. Mam nadzieję, że razem ze mną się pobawicie. Pamiętajcie, bardzo ważne jest powiedzenie tego zdania czy tej formy na głos. A jeszcze ważniejsze jest powiedzenie całego zdania na głos, a nie tylko formy. A już nie daj Boże powiedzenie tylko w myśli. Tego nie robimy. Mówimy na głos. Zawsze daję Wam parę sekund, żebyście sami powiedzieli i później mówię poprawną formę ja. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, zawsze po pytaniu zróbcie sobie stop i pomyślcie. Zapraszam do zabawy. Prendi un tè o un caffè? Prendo un tè, grazie. Dormi bene la notte? No, non dormo bene la notte. Dove incontri gli amici? Incontro gli amici al bar. Quando chiami la mamma? Chiamo la mamma di sera. Che cosa studi? Studio l'economia. Dove abiti? Abito in via Manzoni. Che cosa fai stasera? Stasera faccio shopping. A chi telefoni? Telefono a mio padre. Dove vai? Vado al cinema. Che cosa scrivi? Scrivo una lettera.
Che cosa guardi? Guardo un film. Con chi pranzi? Pranzo con il mio fidanzato. Esci con il cane? Sì, esco con il cane. Con chi parli? Parlo con la nonna. Che cosa leggi? Leggo un libro. Che cosa scrivi? Scrivo una mail. Che cosa mangi? Mangio un panino. Dove vai stasera? Stasera vado a teatro. A che ora ceni? Ceno alle 9. Come ti chiami? Mi chiamo Pietro. Dove vai? Vado al cinema. Perché studi l'italiano? Perché mi piace la cucina italiana. Con chi esci stasera? Stasera esco con Claudio. A chi telefoni? Telefono a mia mamma. Quanti anni hai? Ho 24 anni. Con chi parli? Parlo con la nonna. A che ora fai colazione? Faccio colazione alle 7. Dormi bene la notte? No, non dormo bene la notte. Che cosa compri? Compro gli spaghetti. Ćwiczenie możesz powtórzyć w dowolnym momencie. Dziękuję Ci za wspólną naukę. Pamiętaj, by powtarzać na głos i wielokrotnie, aby zapamiętać struktury gramatyczne i zdania. A niedługo już kolejny odcinek.